Witam, Parystejo. Jednak postanowiłem, że skuszę się na czar wędrowców i spróbujemy swoich sił. Tylko tyle, że zamierzam się troszeczkę lepiej przygotować. To można przybić, nie? No to gdybym na przykład miał więcej szału na początku. Nie ma nic. Powiedzmy tyle. To jest akurat optymalne, żeby użyć zawiści. Czyli tak. Faunowie, może by dało się ich przejąć. Łucznicy też mogą stanowić pewien problem, ale zrobimy to tak. Na początek ogień. Tutaj. Gejzer. Tutaj. I teraz wielka szansa. Tak, udało się. Teraz tak, wulkan tutaj. Fajna jednostka tutaj by się mogła pojawić. Prawie, że może być. Totem. Nie ma dobrego miejsca. Może tu. Chociaż to też mogło być dobre, ale po prostu panny wiem, że przelecą, więc to tak za bardzo nie miało sensu. Może tak, jednostkę tu i przywołam formację tu. I tutaj nic. Czekamy, zobaczmy co się stanie. No to było do przewidzenia. Czyli w następnej turze musiałbym tutaj kolosalne obrażenia zadać. To może się nie rozchodźcie, co? O właśnie. Panny też niech zostaną. Czyli tak. Ogień. I gejzer. Świetnie. Ale nadal jest ich sporo. Ale możemy nad tym popracować. Ale chyba jednak wolałbym łuczników zmniejszyć ich liczebność. Natomiast ogień. Chyba, że tak. Co prawda stracę tych łowców, ale to nie jest wielki problem, o. Inne zyski też się liczą. O, tutaj uderzymy. Odwracamy uwagę, czyli tak. A jednak wystarczyło im ruchu. Szkoda. Naprawdę szkoda. To też mi się za bardzo nie podoba. To jak najbardziej. Tutaj... nic. Tutaj nic nie robimy. Jednostkę po prostu blokować. I nic więcej. O właśnie. Teraz nawet powierzchnia zginęła. Tu nic. Następna tura to dwa razy gejzer. Tak mi się przynajmniej wydaje. I komuś oberwie? O, może być. Uderzamy. I jeszcze raz. Mam sporo szału, można by było to wykorzystać. Fajnie, tu już mamy spokój. Ale w sumie nie mam nic ciekawego poza może atakiem. Tutaj.
Tu przywołam formację. Tutaj zadam obrażenia. Trzeba by zatrzymać je jakoś. Bo się będą bardzo niebezpiecznie zbliżać. O! Tutaj spróbuję zatrzymać formację w ten sposób. To się może źle skończyć. Tylko pentagram. Po prostu wolę, żeby moja formacja zaatakowała. A może poczekajmy jeszcze chwilę, o. Nie podejmujmy decyzji. O, widzę, że to bardzo spowolniło wroga. Nie, nie. O, nie, no, nie chcę ryzykować. Właśnie, teraz możemy sporo tutaj pokazać. Na przykład to. A to... takie mniej pewne. Nie, nie, to użyjemy jednak tak. I jeszcze raz to samo. I teraz będzie łatwiej. Ale nadal nie jest zachwycająco. O! Ale tutaj... Najgorsze jest to, że formacja jako druga zaraz będzie miała ruch. Dlatego muszę zaatakować. Okej. Może tutaj walczcie, co? Po co atakować moje cenne formacje, co? A jednak... Ilu? Żadnego, dobra. Czyli atakujmy. To teraz może skorzystamy z takiej opcji, o, żeby wszyscy się dobrze czuli. Tutaj wolę odwracać uwagę. Więc tutaj przywołam totem. O, pięknie. Wygląda na to, że jest już całkiem nieźle, aczkolwiek podejrzewam. A nie, myślałem, że jednak zaryzykują krótszą drogę przed pułapki. Zresztą tu chyba nie ma przejścia. Ale pewności nie mam, ale chyba nie ma. Okej. Tutaj nic. Nowa tura. Atakujmy. Może coś słyszałem. I dobijemy jeszcze w ten sposób. Pięknie. Okej. To na pewno będzie czar magii wędrowców. O, miecz tytana. To już nie ten czas, kiedy znajdowałem mapy do wysp. A właśnie, bo zapomnę. Haha. 6.20, czyli zielona. Szkoda, ale naprawdę szkoda, bo gdyby teraz była czerwona, to bym to rozwinął. Cóż, pójdźmy dalej, szukajmy kolejnych ofiar naszych machinacji. O, tutaj można by było spiąć się. Może być całkiem ciekawie. Tylko, że pewnie ktoś tego pilnuje. O, było widać przez chwilę czerwoną kropkę. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym zobaczymy, co się takiego skrywa na tych schodach.